Siemka, dzisiaj odcinek wyjaśniający sprawę różnicy potencjałów. Otóż, jeżeli telewizor i konsola nie są uziemione, różnica potencjałów pomiędzy, zaraz wam to może pokażę, pomiędzy telewizorem a konsolą wynosi no max 15 V, ale gdy telewizor na przykład macie podłączony do instalacji antenowej, która jest uziemiona, na przykład u mnie w domu instalacja jest uziemiona, ponieważ sam ją podłączałem, więc wiem jak jest zrobiona, to automatycznie uziemiliśmy telewizor i różnica potencjału wynosi ponad 100 V. Czyli jeżeli podłączacie konsolę do telewizora czy do monitora, który jest uziemiony, na przykład telewizor może być uziemiony przez instalację antenową lub przez inne urządzenie do niego podłączone, monitor może mieć przewód trzyżyłowy, czyli faza 0 i oczywiście uziemienie, lub może mieć dwa wejścia i jedno z wejść jest podłączone na przykład do komputera PC, który też może mieć obudowę uziemioną. Wtedy narażacie się na uszkodzenie konsoli.